Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce. Zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota miesięczną na miesiąc maj bieżącego roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, może z Wami nie rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do obliczenia takiego znaku macie w opisie tego filmu. Co jeszcze? Chyba wszystko. Przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle potasowane. Przełożymy. I już patrzymy, co tam naszego strzelca w maju ciekawego się zadzieje. Energia, z jaką wchodzicie w ten miesiąc. Kapłanka. Co pomaga bądź przeszkadza? 10 kielichów. Wasze zamiary, jakie kroki będziecie podejmować, działania. Kochankowie, no kochani, już widzę z miejsca, że ktoś tutaj się w jakąś chce bawić, romantyczną opowieść za plecami rodziny. Ale zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie, kochane strzelce. Co odchodzi do przeszłości? A ma wpływ na teraźniejszość. Magik. O czym myślicie? Co planujecie w tym miesiącu? Koło fortuny. Zmiany. Zmiany, zmiany, zmiany. Dobrze. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. 6 mieczy. No ewidentnie zmiany, zupełnie zmiana toku myślenia, kierowanie się w innym kierunku. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli co wy tam knujecie, moje kochane strzelce. Król denarów, niesamowite, przed chwilą ryby miały w tym samym miejscu i magika, i króla denarów. No ale cóż, widocznie karty tak chcą mówić. Otoczenie. Otoczenie, rodzina, przyjaciele, znajomi. Paść kielichów, czyli macie wsparcie. Zwłaszcza w młodych osobach z otoczenia. Być może macie wsparcie w dzieciach. Wasze obawy lub nadzieje. 10 denarów. O, martwicie się, co z domem, co z mieszkaniem, co z pieniędzmi. I koniec miesiąca. Koniec miesiąca. Karta 4 kielichów. Czyli coś Wam się nie chce. W tle czytania 7 mieczy, karta zdrady, karta wymykania się po cichu, żeby nikt nas nie przyłapał, nikt nas nie zobaczył. Takie ostrożne stąpanie w ukryciu. Więc ewidentnie tutaj jakieś sprawy romansowe. Coś tu się dzieje, kochane strzelce, u Was. Oczywiście nie u wszystkich, ale u tych, które miały tu coś usłyszeć, to chyba tak. Jak nie o sobie, to o swoim partnerze. Jakoś unikacie odpowiedzialności. Jakoś coś robicie po cichu, kroczek po kroczku, tak żeby Was nikt nie usłyszał, nikt nie zobaczył, nikt nie nakrył. Tak? Wy po prostu nie chcecie, żeby Was ktoś nakrył tutaj. Na Waszych oszustwach, na Waszych tutaj kłamstwach, zdradach. No, no, no. A pod spodem mamy dom rodzinny, małżeństwo, więc to jest... Nie chcecie, żeby się może żona albo mąż dowiedzieli. No, ale dobra, lecimy dalej. Moi kochane strzelce, jesteście w energii tajemnicy, ukrywania czegoś. No, no, nie bójmy się użyć tego słowa. Albo jesteście po prostu kobietą bądź mężczyzną, który jest w związku osobą trzecią, no i absolutnie otoczenie nie może się o Was dowiedzieć, tak? Czyli jesteście ukryci, w ukryciu, jesteście jedną wielką tajemnicą. Podejrzewam partnera, z którym macie romans. Tak to tutaj wygląda. Kobieta tajemnicza, kobieta w ukryciu, kobieta, której ma nikt nie zobaczyć, bądź mężczyzna oczywiście. Coś ukryte, schowane przed całym światem.
I teraz tak, co może przeszkadzać w tym wszystkim? No oczywiście, że rodzina. Ja nie patrzę tutaj na to, że pomaga, tylko no, tak mi intuicja podpowiada, że tu chodzi o rodzinę. Żona lub mąż mają nie zobaczyć, nie dowiedzieć się, nie zorientować się, że wy tutaj kogoś ukrywacie, tak? Że macie romans, że jest ta druga kobieta lub ten drugi mężczyzna, tak? Więc tak tutaj to widzę. Wasze zamiary, karta kochanków. No, będziecie szli w tą miłość, nową, zakazaną, taką kuszącą, taką fantastyczną, taką dodającą pikanterii, dodającą takiej adrenalinki troszkę, tak? No, jesteście zapatrzeni w swój nowy obiekt pożądania. Bez względu na to, czy jesteście na pozycji tej osoby, która zdradza swoją rodzinę i ma kogoś trzeciego, czy wy jesteście tą trzecią osobą, a wasz partner po prostu ma rodzinę i ta rodzina wam tutaj przeszkadza być razem, tak? Ogólnie jest to romans, ogólnie jest to, tak jak powiedziałam, zakazana miłość, jest to spotykanie się w ukryciu dwóch kochanków, no co tutaj będę owijać w bawełnę, tak? A wy w to idziecie. Idziecie w tą nową znajomość, idziecie w tą, w to partnerstwo, w ten taki ukryty związek. Co odchodzi do przeszłości? Karta maga. Czyli wydaje mi się, że wy sobie to doskonale zaplanowaliście, albo osoba, z którą jesteście, doskonale wiedziała, co wam powiedzieć, co zrobić, żeby was tak zakręcić, tak zmanipulować, żeby osiągnąć swój cel. I jesteście razem, tak? Karta też może mówić o zmianach, o nowym początku. Może mówić o nowym etapie w waszym życiu. O takiej kontroli i pewności siebie, tak? Czyli była ta pewność siebie. Tak jakbyście wiedzieli, w co wchodzicie, tak? Po prostu bez jakichś wyrzutów sumienia, bez jakichś tam głupich myśli na ten temat. I teraz tak, o czym myślicie? Myślicie o nowym? Myślicie o zmianach swojego życia? Chcecie tych zmian? Chcecie, żeby to się zadziało szybko? To jest ogólnie karta szczęśliwa. To jest karta mówiąca, że to jest wam przeznaczone od losu, tak? To, co się teraz dzieje. Być może no, jesteście po jakimś nieudanym związku, albo jesteście w jakimś związku, w którym się męczycie, w którym się po prostu źle czujecie, w którym się nie odnajdujecie, w którym nie ma tego czegoś, co jest w tym zakazanym, tak? Że możecie po prostu osiągać pełną rozkosz i satysfakcję z bycia z tym swoim kochankiem bądź kochanką. Karta koła fortuny to jest też karta biegu wydarzeń, karta zmiany losu, ale też karta karmy, jakiegoś nowego cyklu, więc te wydarzenia, które teraz obecnie zachodzą w waszym życiu, być może są dla was do przepracowania. Musiało się tak wydarzyć, żeby po prostu odpracować karmę. Ja tutaj zaraz podopowiadam innymi kartami, więc będziemy bardziej wiedzieć, o co tutaj chodzi, no ale ewidentnie jest tutaj romans, jest tutaj ukrywanie trzeciej osoby w związku przed rodziną, tak? Najbliższa przyszłość, kochani, 6 mieczy. Planujecie wyjazd, planujecie wyprowadzkę, planujecie, tak, nawet nie przeprowadzkę, po prostu wyprowadzkę. Ja widzę to jako wyprowadzkę od domu rodzinnego. Zmiana w ogóle kierunku patrzenia na przyszłość. Wy chcecie zmienić swoje życie. Zabieracie to, co macie do zabrania, na co mąż lub żona wam lub partner pozwolą. Czyli zbieracie manatki i dzieci. Zabieracie tą swoją kochankę, kochanka i razem zaczynacie kreować przyszłość gdzieś w nowym, jakimś innym, lepszym dla was miejscu. Wasze czynniki wewnętrzne, mamy tu kartę koziorożca, byka bądź panny, król denarów,
osoba z niezwykłym, umiejętnym podejściem do zarabiania pieniędzy. Ktoś, kto ma pieniądze, kto ma dobrą pracę, stałą pracę, wie jak zarządzać finansami, ma być może już odłożone jakieś zaplecze finansowe, czyli dorobił się sporego majątku, no bo król to wiadomo już osoba na pewno po 45 roku życia lub około 40. Ktoś, no kto już coś tam mógł się w życiu dorobić, tak? Dobry ojciec, bardzo zaradna osoba, bardzo praktyczna. Czasem pracoholik, stawiająca na materię, więc tutaj Wy będziecie myśleć i tak żyć sprawami finansowymi w tym miesiącu, kochane strzelce. Co tu zrobić, żeby zadbać o swoje finanse, zadbać o swój majątek, żeby jak najwięcej tutaj tego było dla Was. Otoczenie, tak jak mówię, największe wsparcie u osób młodych, dzieci, mogą być to osoby z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, albo niekoniecznie, więc tutaj na pewno bardzo miłe takie serdeczne uczucia od strony młodych osób, być może przyjaciół. To jest też karta mówiąca, że możecie na nich liczyć, że będą Wam pomagać, będą spełniać jakieś tam Wasze marzenia, zachcianki. Czasami mogą histeryzować i zmieniać swoje nastawienie emocjonalne, ale to tylko w niektórych przypadkach. Ogólnie karta mówi o jakichś niespodziankach szykowanych dla Was z otoczenia, tak? Głównie od osób młodych. Wasze obawy lub nadzieje. Mamy dziesiątkę denarów. No boicie się o jakieś pieniądze i to takie pieniądze, właśnie dorobek Waszego życia, majątek rodzinny, mieszkanie, działka, dom, firma, jakieś zapisy po przodkach, tak? Jakieś pieniądze uskładane gdzieś tam na lokatach. Więc Wy o to się boicie, tak? O ten majątek, który no, uważacie, że Wam się należy. Kończycie miesiąc czwórką kielichów, czyli tak jakby Was ta sytuacja bardzo już tak nudziła, nic Wam się nie chce robić i za bardzo skupiacie uwagę tylko na sobie, na swoich odczuciach. Nie liczycie się zupełnie z innymi ludźmi. Tylko się liczy to, co Wy macie, żeby Wam było dobrze. To jest takie trochę obraza jakby na otoczenie, takie lenistwo, takie zrezygnowanie. Nie dostrzegacie tego kielicha z tyłu, być może nie chcecie go dostrzec w ogóle. Zajmujecie się zupełnie swoimi sprawami, tak jakbyście byli odcięci w jakiejś bańce, że tylko moje uczucia i emocje się liczą. Nikogo innego nie powinno to interesować, a w szczególności Was. No i w tle ta karta złodzieja. Tak, albo unikania odpowiedzialności, albo tak jak mówię, po cichu robienia swojego. Karta zdrady. Karta mówiąca o tym, że zachowujecie się tak, żeby nikt Was nie nakrył, żeby nikt Was nie przyłapał, żeby nikt Was nie złapał za rękę, nie odkrył Waszych zamiarów, tak? Wy tak ostrożnie, po cichutku sobie żyjecie i realizujecie swoje plany, tak? Takie kruche stąpanie po lodzie. Bo ten lód się kiedyś pod Wami zarwie. No, zwłaszcza jak Wam te miecze z ręki wylecą. Więc to jest takie... I zobaczcie, Wy jesteście zawsze gotowi odeprzeć atak. Czyli tak jakbyście mieli już gotową wymówkę, bo miecze to myśli i mowa, intelekt, tak? Słowa. Ten miecz, zobaczcie jak on trzyma. Tutaj broni tego, co już wyniósł, a ten miecz cały czas w gotowości, czyli ma już gotową wymówkę, gotowe jakieś rozwiązanie słowne, jakiś gotowy tekst, w razie czego, jakby go ktoś zobaczył, tak? W razie czego, jakby ktoś go przyłapał na tym gorącym uczynku, czyli na tej zakazanej tutaj miłości, na tym romansie. To już ma gotową wersję wydarzeń, jak to wytłumaczyć, tak? Co powiedzieć, żeby wyjaśnić, że to nie tak wygląda, jak się panu czy pani wydaje, tak? Jak na przykład jakaś sąsiadka zobaczyła albo jakiś znajomy. No. Karta kłamstwa, karta oszustwa, tak,
przekrętów, ale też pośpiechu, że zawsze wszystko robimy w pośpiechu i ciągle oglądamy się za siebie, żeby nikt nas tutaj nie przyłapał. Dobrze, moje kochane strzelce, podopowiadamy sobie tutaj trochę kart. Kto to jest ta kapłanka? Co to za tajemnica tutaj? Tajemnicza kobieta. Bądź mężczyzna. Siedem denarów. Oczekiwanie. Oczekiwanie na jakieś dojrzenie do jakiejś sprawy. Oczekiwanie na efekty. Dziesiątka denarów. Przesunięcie czegoś w czasie, odłożenie czegoś na potem i cztery kielichy. Czyli rodzinie się nie chce tak samo. Odtrącamy czyjąś pomoc. Być może odtrącacie miłość tutaj rodziny. Zrzucacie ją na dalszy plan, ponieważ coś tu pomału dojrzewa w tej tajemnicy. W tej ukrytej kobiecie. Jeszcze może dołożę jedną kartę, bo coś mi tu nie gra. Tak, odejście lub powrót do kogoś. No, na pewno tutaj idziecie w kierunku właśnie jakiejś osoby trzeciej. Coś tutaj ukrywacie, jakiś romans przed rodziną. Kochankowie. Rycerz mieczy. Rycerz mieczy, czyli coś szybko się tutaj dzieje. Coś tutaj się szybko dzieje i to może być jakiś mężczyzna bądź kobieta z trykotu powietrza, bliźnięta waga wodnik, około 30-35 lat. To może być jakaś osoba tutaj, z którą coś kombinujecie, albo po prostu taka determinacja, spryt, silna wola i odwaga, tak, do działania. Taka pewność siebie w tym, co robicie, bo to są wasze szybkie działania, tak? I jesteście pewni tego, że chcecie wejść tutaj w ten zakazany związek. Mago, znaczy zakazany. No. Tak, rycerz kielichów, czyli jakaś nowa tutaj, nowa znajomość. I wy się strasznie tutaj zauroczyliście tą osobą. No, rycerz kielichów to jest taki troszeczkę podrywacz. On mówi piękne słowa, zazwyczaj to, co chcemy usłyszeć, czyli bardzo jest romantyczny i wie, jak podejść odpowiednio do sytuacji, jak stworzyć nastrój, jakim operować słowem, żebyśmy mu ulegli całkowicie. Koło fortuny. To oczywiście może być mężczyzna 30-35 lat, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, albo niekoniecznie. Koło fortuny. Piątka denarów, czyli uważajcie, kochani, żeby wam się to czkawką nie odbiło i żebyście nie stracili przez ten romans, bo wy tu cały czas boicie się o pieniądze, o majątek. Możecie stracić poprzez te ryzykowne posunięcia. Dobrze, król denarów. Rycerz denarów, tak, czyli ewidentnie chodzi tu o pieniądze, które, jak uważacie, wam się należą, tylko jest jakaś zwłoka, jest jakieś oczekiwanie, na coś tutaj czekacie. One przyjdą, one będą, ale no być może musicie się tu porozliczać jakoś. Pomalutku to idzie. Paś kielichów. Pustelnik, czyli jakaś samotna, bardzo mądra osoba. Albo jakiś uczeń, ktoś, kto umie dochować tajemnicy, więc ta osoba wie być może o waszych tutaj zamiarach, co wy tutaj kręcicie, jakie lody na boku, ale ona was nie zdradzi, ona zatrzyma to dla siebie, bo jest niezwykle mądra i no, nie udziela się tak w towarzystwie, więc na tam jakąś wodną tutaj osobę, rak, skorpion bądź ryby, możecie tutaj liczyć. Ktoś tutaj jest
Albo jest taka sytuacja, że żeście odeszli od tej osoby spod znaku wodnego, bo ona tu odchodzi do przeszłości, jest tym magiem, być może ona tu kontrolowała was, manipulowała, albo nowy początek po rozstaniu z nią i ona jest teraz w samotności, tak? I dlatego jest to wasze otoczenie, że to jest samotna osoba, która wybrała drogę, że to jest przemyślane, no ale możecie tutaj liczyć na nią, że ona nie będzie rozpowiadała, dajmy na to, o tym waszym rozstaniu, tak? Też tak może być. Dziesiątka denarów, trzy buławy. Czyli macie nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży, dobre widoki na przyszłość, planowanie nowej drogi życia, no ale chcecie, żeby te pieniądze czy tamten majątek został z wami, tak? Więc takie dobre, macie dobre widoki na przyszłość, czyli jesteście przy nadziei, że wszystko dobrze się skończy po waszej myśli i te nieszczęsne cztery kielichy, których nie lubię, bo jest to karta dla mnie taka nijaka. Królowa Mieczy. Moi kochani, Królowa Mieczy. Może to być wasza teściowa albo matka. To raz. To może być osoba po 45 roku życia z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. To dwa. To może być jakaś sytuacja urzędowa. Możecie się radzić prawnika, notariusza. Może być jakiś wyrok sądowy wydany. I będzie orzeczenie poprzez tą królową, która jest niezwykle mądra, oczytana, zazwyczaj wysokie jakieś właśnie urzędnicze stanowisko. I ona jest obiektywna, ona jest surowa, ale sprawiedliwa, ona powie prawdę tak, jak ona wygląda, nie będzie tutaj żadnej ściemy, nie będzie żadnego takiego stronniczego podejścia do sprawy, tylko będzie to chłodne kierowanie się faktami, analizowanie całej sytuacji na podstawie tego, co się wydarzyło i adekwatnie do tego podjęcia decyzji, wydania jakiegoś orzeczenia bądź wyroku, więc tutaj na koniec miesiąca być może wy czekacie właśnie na to, tak? Dlatego jesteście już tak znużeni, bo czekacie, aż te sprawy z przeszłości się pozałatwiają. Tak, teraz bardzo ładnie to wygląda, kochane strzelce. Wy już jesteście znużeni całą tą sytuacją i nie możecie sięgnąć po ten nowy kielich, tutaj, o, po ten nowy kielich, dopóki nie pozałatwiają się te sprawy z przeszłości, tak? Dlatego wy po prostu już macie tak dosyć tej sprawy. Dlatego ta wasza mina być może tak wygląda jak tej pani tutaj na tej karcie, że wy macie już tak dosyć, no ale jeszcze musicie czekać. Jeszcze musicie się pochylić nad tą sprawą, no bo musicie, otwierając nowy etap w swoim życiu, pozamykać stary i niestety to musi być też formalnie i prawnie też pozałatwiane, jeżeli chcecie na przykład podział majątku, tak, bo się na przykład rozwodzicie. Czego nie wyjaśniłam? Szóstki mieczy. Szóstka mieczy jeszcze, zobaczmy, kochane strzelce. Szóstka mieczy, karta znowu koła fortuny. Czyli nowy etap w waszym życiu, nowy początek. Tak, wy po prostu zaczynacie jakąś swoją nową podróż, zaczynacie planowania. Planujecie życie od nowa, być może właśnie wyprowadzka, przeprowadzka, zmiana zupełnie otoczenia, nawet innego miasta, kraju. Więc tutaj jak najbardziej zmiany, zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. To by było na tyle. Zobaczymy sobie jeszcze ogólną kartę, moi kochani, radę dla Was na ten miesiąc. Poproszę ogólną kartę rady dla naszych zodiakalnych strzelcy na miesiąc maj. Trzy buławy. Zacznijcie wszystko od nowa. Planujcie nowy etap w swoim życiu i miejcie wiarę, że to po prostu jest dla Was przeznaczone i że to przyniesie Wam sukces, lepsze życie, coś nowego. Wy już podjęliście decyzję, że chcecie zmienić swoje dotychczasowe życie. Więc idźcie za tym, realizujcie się i trzymajcie kciuki, żeby te plany Wam się udały. Nie poddawajcie się, bo wszystko będzie dobrze. I teraz afirmacja dla naszego strzelca. Numer karty 19 od dołu. To potasujemy sobie i obliczymy 19 kartę od dołu. Zobaczymy, co tam karty chcą Wam powiedzieć. Jaką afirmacją się kierować na miesiąc maj 2019? 19 karta od dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście,
14, 15, 16, 17, 18, 19. Jest, proszę bardzo. Gdy kocham siebie, miłość do innych przychodzi bez trudu. Widzicie, kochani, jaka piękna afirmacja. Już patrzymy dalej, tylko sobie tutaj zrobię porządek. Tak, czyli to jest to serduszko. I odwracamy. I przesłanie. Otwieram swoje serce, uwalniam miłość, kocham siebie, kocham innych ludzi, a oni kochają mnie. Czyli pozytywnie podchodzimy do wszystkich spraw, z sercem, z dobrocią, z wyrozumiałością. Jeżeli nawet się rozstajecie z kimś, to zróbcie to w pozytywnej, ciepłej takiej atmosferze przyjaźni, żeby tam nie dochodziło do żadnych awantur, takiego prania publicznie brudów rodzinnych, bo to zawsze później odbija się na kolejnej waszej relacji. Bądźmy godni tego i z kulturą, i z takim poczuciem smaku, dojrzałości, kończmy swoje jakieś sprawy. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, jeżeli czytanie nie rezonuje, odsłuchajcie sobie jeszcze filmik ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Można sobie to wszystko obliczyć na portalach internetowych. Zresztą ja też udostępniłam link w opisie tego filmu. Cóż, życzę Wam mimo wszystko wspaniałego miesiąca, żeby wszystkie Wasze sprawy pozytywnie dla Was się pokończyły. Dużo sukcesu, uśmiechu, miłości, cierpliwości. Jeżeli wyjeżdżacie gdzieś na jakąś majówkę, na jakiś wyjazd, na jakiś odpoczynek, czy to w góry, czy nad morze, jezioro, działka, oczywiście pięknej pogody Wam życzę, dużo słoneczka, żebyście odpoczęli, żebyście nabrali świeżej, nowej takiej energii do działania. Odpoczęli psychicznie, fizycznie, zrobili taki reset, wyluzowali totalnie, porozmyślali, pomedytowali, odpoczęli po prostu, kochani, tak, żebyście dali radę stawiać później po powrocie czoła kolejnym jakimś sytuacjom życiowym, które raz mogą być fajne, raz niekoniecznie. Tego Wam życzę, moi mili, wytrwałości, sukcesów, spełnienia i cóż, widzimy się w kolejnych czytaniach. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi mili, i do kolejnych czytań. Do usłyszenia.